nie będę jakoś bardzo oryginalny, postanowiłem zrobić sobie nowe palenisko pod kociołek myśliwski z grubszej blachy, ale żeby miał on taki ciekawszy wygląd, wykorzystam do tego starą butlę po gazie LPG od samochodu. Co tutaj dużo mówić, butlę dostałem za darmo od kolegi. Chciałbym, aby palenisko miało ten właśnie swój fajny taki zaokrąglony kształt. Pierwsze co trzeba zrobić, to odkręcić zawór z tej butli. Butla jest mega ciężka. Zawór na szczęście już miałem wykręcony, butlę opróżnioną, wydmuchaną, umytą, więc tak naprawdę większa część tych zabiegów przed rozcinaniem już została za mnie zrobiona. Ja teraz tylko muszę się pobawić i rozciąć ją szlifierką na dwie części. Co dalej? Jak widać, cięcie jest troszkę czasochłonne, bo to jest naprawdę gruby kawał blachy. Jeszcze tnę nad samym spawem, tak aby odzyskać jak największą część butli. I przy okazji wykorzystać później jeszcze ten kawałeczek, ale to pokażę po rozcięciu. Kolejnym krokiem jest rozcięcie tej butli dookoła, z tym, że tutaj już będę ciął troszkę albo pod, albo nad spawem, jest to bez różnicy, zamierzam wykonać dwa paleniska. Lecimy. Dobra, powiem szczerze, nienawidzę okularów, bo paruję, nic nie widzę, przez co wyjechałem o 1,5 cm w tym miejscu i będę musiał teraz sobie to podspawać, a potem zeszlifować. Butla jest rozcięta. I krawędź bardzo ostra. Więc na razie zrobimy sobie to tak. Dobra, spoko. Jest już rozcięte. Znalazłem tarczę do spawania. Jeszcze nie wiem, czy od dołu, czy od góry. Nóżki. Muszę dopiero dociąć. Profil 40x40. Chciałbym zamontować je od spodu, pod lekkim kątem, ale nie mam czym, bo niestety szyfierka odmówiła posłuszeństwa po 12 minutach cięcia. Cóż, trudno. Jadę po następną i wtedy będę kontynuował. Za pomocą tego niezbyt skomplikowanego szablonu wyznaczyłem sobie mniej więcej miejsca na nóżki swojego paleniska. Zrobiłem tutaj 3 linie. Jeśli chodzi o odległość, nie ma takiego większego znaczenia, 0,5 cm w tą czy w tą. Chodzi o to, żeby nawet tak na oko były one mniej więcej symetrycznie rozmieszczone. W międzyczasie dociąłem nóżki, zacinając je pod lekkim kątem. Też nie było to ustalane jakoś z jakimiś skomplikowanymi pomiarami. Po prostu przymierzyłem sobie i zobaczyłem, jak mniej więcej by mi to pasowało. Teraz muszę delikatnie złapać elektrodą je w tych miejscach. Następnie oczyścić butlę z farby w tych miejscach, gdzie będzie spawane. No i dospawać je tak, nie mówię konkretnie, bo nie potrafię konkretnie, ale po prostu, żeby się dobrze trzymały. Dobra, mimo że spawacz ze mnie żaden, stoi, trzyma się, strasznie posmarkałem to. W sumie nie wiem, czemu aż tak słabo mi szło to spawanie. Czy to jest kwestia tego, że nie potrafię spawać cienkich rzeczy do grubych, czy dlatego, że w ogóle nie potrafię spawać. Teraz coś, co jest łatwiejsze. Objadę sobie cały ten rancik szlifierką, aby go zaokrąglić, bo jest strasznie taki ostry, ma dużo tych zadziorów. Po cięciu, jak to zrobię, to wtedy przedstawię swoją koncepcję na tą dziurę. Dobra, kolejna rzecz skończona, przeszlifowane. Przygotowałem sobie tutaj 3 kątowniczki i zamierzam je teraz dospawać do tej tarczy. Nie wiem, czy mi się to tak uda, choć bardzo, bardzo bym tego chciał. Na razie złapię je tak delikatnie, a potem spróbuję to jakoś po prostu zalać na grubo, aby się jak najmocniej trzymało. A co dalej? Zobaczymy. Wszystko zostało pospawane przez arcyksięcia smarków. Jest solidne, wytrzymałe na bank. Tutaj nie ma problemu z tym, że te moje pseudospawy puszczą. I ma jedną zaletę, której nie mają te paleniska, które gdzieś tam w sklepie
oglądałem. Mianowicie po skończonym paleniu na drugi dzień nie muszę lecieć z tym, tą całą ciężką misą, która trochę waży i noszenie jej po ogrodzie wcale nie jest przyjemną sprawą. Jedynie zdejmuję dykielek, omiatając go wcześniej z szufelką. Podstawiam wiadro pod spód i cały popiół wygarniam sobie ze swojego paleniska do wiaderka. Zamykam. Tutaj jeszcze taki koreczek tymczasowo wsadzam w tą piłę, aby zatkać ten otwór docelowo. Będzie to inaczej zrobione, bo będę miał taką fajerkę, z której będzie wyciągany po prostu pręcik do zdejmowania. Ale póki tej fajerki tutaj nie przywiozę, to zostaje w ten sposób. I najważniejsza część planu. Nowy nabytek. Pasuje, pasuje. Będzie działało raczej bez najmniejszego problemu. Dzięki. Jeśli podoba Wam się moja koncepcja, dajcie łapkę w górę. Cześć i na razie. Pozdrawiam.